Jest 11 lipca 2014 roku. Jesteśmy na Alei Szucha przed ambasadą Ukrainy. To jest flaga sieno-żółtej, czyli błękitno-żółta, przedstawiająca błękitne niebo nad łanem zboża. Takie jest przesłanie flagi ukraińskiej. Widzimy tutaj ideologią faszystowskich Włoch i nigdzie indziej się nie rozprzestrzenił. Dzień dobry panie Janie, co tu się dzieje? Ma miejsce demonstracja zorganizowana przez Narodowe Środowiska w Warszawie, między innymi Narodową w Warszawie, w rocznicę rzezi na Wołyniu. Warszawscy narodowcy przyszli upomnieć się o prawdę historyczną i oddać cześć pomordowanym. I przemawia Marian Barański. Przemawia Marian Barański, legenda ruchu narodowego, jeden z założycieli organizacji narodowych broniących życia, które działały już w PRL-u. I człowiek, który ma wielkie zasługi i dla ruchu narodowego, i dla obrony życia narodowego. Widzimy rzeźbiarza polskiego Bartłomieja Kurzeję. Jest też Zbigniew Juśku, który wszystko filmuje. Tak. I jeszcze ze znanych osób. Widzimy też młodych ludzi, którzy trzymają ten baner. Tak, jest organizacja Narodowa Warszawa. Narodowa Warszawa jest organizacją, która bierze bardzo czynny udział w życiu politycznym Warszawy, ale nie tylko upomina się o sprawy takie ogólnokrajowe, ale także wykazuje aktywność w obronie warszawiaków. Na przykład organizowali protesty przeciwko budowie nowoczesnego budynku na Starym Mieście, który nie pasuje swoją elewacją do charakteru historycznego Starego Miasta. Impreza jest bardzo starannie opinowana przez policjantów. Na Ukrainie trwa wojna domowa. Czy może nie wojna domowa, trwa wojna ukraińsko-rosyjska. Rosja nie zrezygnowała ze swoich imperialnych ambicji. Pamięć o Wołyniu nie może nam zamykać oczu na to, że Ukraina w dniu dzisiejszym staje się ofiarą rosyjskiego imperializmu. A rosyjski imperializm ma to do siebie, że jak się nie rozpędzi, to może się zatrzymać w Berlinie. I bezpieczeństwo Ukrainy jest także kwestią naszego bezpieczeństwa. Możemy nie lubić środowisk, które rządzą teraz na Ukrainie. Choć szczerze mówiąc, nie można się dziwić, że Ukraińcy wolą na nacjonalistów niż komunistów. Natomiast sytuacja na Ukrainie jest bardzo poważna. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Przypomnę, że mówił pan Jan Bodkowski. Że jest to teren zarządzany przez Rosję o nieoznaczonych granicach. I właściwie do dnia dzisiejszego zastanawiam się, dlaczego Rosja postępuje tak miękko i nie może się zdecydować na jakiś krok, który by przeciął tą tragedię, która się rysuje na wschodniej Ukrainie. Tam i do bombardowania miast, osiedli, natomiast obrońców nazywa się terrorystami. Ginie kilku żołnierzy ukraińskich, jest krzyk na cały świat, natomiast dziesiątki, a nawet setki ofiar, o tym się milczy. I milczy również i nasza propaganda, która prowadzi jakąś dziwaczną politykę. Ten dziki twór w postaci, jak to się nazywa, nacjonalizmu ukraińskiego, to nie jest w naszym rozumieniu nacjonalizm. Bo nacjonalizm w polskim rozumieniu to jest Polak katolik. Nacjonalizm polski nigdy by nie popełnił tak drogi, jak
1648 roku. Nie wiem jak wcześniej, ale ta data
która jest w tej miejscowości, ja się urodziłam, która jest właśnie wymieniana. Tam nie było szansy na uratowanie się na wojnie. Jeżeli ktoś był, to uratował się. Ja myślę, że mogło się uratować gdzieś z Wołynia 8-10% ludności. Nie było szans, ponieważ